Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję słuchawek Gamdias Eros V2, czyli taka rozwojowa wersja słuchawek Gamdias Eros Round, które mieliście okazję u mnie widzieć jakiś czas temu. Co wyróżnia te słuchawki od poprzedniej wersji, to przede wszystkim zupełnie inny rodzaj zawieszenia. Pałąk podobny do tego spotykanego chociażby w słuchawkach firmy AKG czy SteelSeries Siberia. Czyli generalnie system zawieszenia bardzo praktyczny, bardzo wygodny, dobrze sprawdzający się podczas nawet długich sesji. To jest na pewno zaleta, ale o tym sobie powiemy za chwilkę. Jeśli chodzi o cenę urządzenia, to te słuchawki, ten headset kosztują średnio jakieś 280 zł, tak więc plus minus cena nowych Siberii V3. Natomiast w tym filmie nie będę ich typowo porównywać do Siberii. Zrobimy to sobie w osobnym filmie, a teraz zapraszam Was na dalszą część recenzji. Ok, moi drodzy, tak więc oto słuchawki Gamdias Eros V2. Jest to headset ważący około 300 gram, wymiarami podobny do wspomnianych wcześniej Siberii od SteelSeries. Natomiast tutaj mamy do czynienia z headsetem, który dźwięk potrafi przekazywać albo w stereo, albo w 7.1. Oczywiście jest to wirtualne 7.1 emulowane za pomocą oprogramowania Xear, czyli takiego oprogramowania, które pojawia się w wielu słuchawkach, chociażby Tesoro Kuven też miały ten sam sterownik i kilka innych headsetów, które testowałem. Program dość prosty, natomiast dający to 7.1 na takim w miarę zadowalającym poziomie. Jeśli chodzi o podstawowe parametry, te słuchawki posiadają 50 mm przetworniki, tak więc całkiem duże. Pasmo przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 kHz. Dynamika słuchawek to jakieś 108 dB, a oporność to 32 ohmy. Słuchawki mają także mikrofon, w tym teście oczywiście sobie go posłuchacie, i to nawet w kilku wersjach. A co ciekawe, słuchawki są też kompatybilne z PlayStation 4. To na tyle jeśli chodzi o podstawy. Teraz je sobie obejrzymy, a za chwilę powiem Wam jeszcze więcej szczegółów z testów. Tak więc, zaczniemy sobie standardowo od wyglądu i jakości materiałów. Jeśli chodzi o pałąk górny, to zobaczcie. Wygląda on właśnie tak. Jest to wszystko dość sztywne, wewnątrz idą jakieś metalowe rurki. Pokryte jest to takim plastikiem, czyli typowa funkcja ozdobna, żeby nam jakieś druty tutaj nie wystawały. Potem mamy regulowany pałąk wewnętrzny. Jest to automatyczna regulacja, jak w słuchawkach, o których wspomniałem wcześniej. Jest to zamocowane na takich stalowych linkach. Działa to oczywiście bardzo dobrze, tak jak powinno. Ten pałąk wewnętrzny potrafi się dopasować i w tym kierunku, i też do góry, tak więc możemy sobie go tak naciągnąć, jak nam pasuje. Tutaj mamy logo Gamdiasa. Jest to chyba jakaś ekoskóra. Mamy elementy plastikowe. Od wewnątrz jest taki materiał. Nie ma tutaj żadnej gąbki, ponieważ taki system nie potrzebuje tego, jest naprawdę wygodne i bez gąbki. Później widzicie obudowy przetworników, które są naprawdę dość masywne. Mi to przypomina osobiście kobrę. Taki kształt dość agresywny. Wewnątrz mamy nawet coś takiego, co wygląda może troszeczkę jak jakieś łuski węża. Generalnie fajnie to wygląda, szkoda, że jest to błyszczący plastik, ponieważ się troszeczkę brudzi, łapie odciski palców. Natomiast trzeba powiedzieć, że jako tako samo tworzywo wygląda atrakcyjnie z daleka przynajmniej. Użytkowanie jest to gorsze, natomiast wizualnie robi fajne wrażenie. Plus ta skóra węża pod spodem też fajna rzecz. I tutaj też mamy logo Gamdiasa właśnie, takie wytłoczone, mamy logo Eros. Po drugiej stronie oczywiście lewa muszla. Zobaczcie, mamy mikrofon, który jest dość dyskretny, praktycznie go nie widać. Doginamy go sobie bez problemu do ust, jest elastyczny, więc nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o jakość nagrywania, no moim zdaniem mikrofon bardzo przeciętny, tego sobie za chwilę posłuchacie. Natomiast fajnie, że jest taki niewielki, można go sobie odgiąć, nie jest odłączany, ale zobaczcie, praktycznie go nie widać, więc to jest oczywiście zaleta. Następnie mamy kabel główny w oplocie, miękki, bardzo fajnie się zachowujący. I teraz tutaj mamy kabelek główny w oplocie, bardzo miękki, do tego wrócimy jeszcze za chwilę. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze same wypełnienia, czyli te muszle. Jak widzicie, są dość duże, ale nie aż tak duże jak w Siberiach. Jeśli chodzi o moje uszy, to zakrywały je prawie w całości, natomiast troszeczkę dół uszu był uciskany.
chociaż nie powodowało to jakiegoś nie wiadomo jak dużego dyskomfortu. Można było spokojnie ze 2 godzinki sobie pograć w tych słuchawkach. Jeśli chodzi o tendencję do ściskania głowy, to jest bardzo mała, więc raz, że trzymają się dobrze, a dwa, że nie uciskają przy tym. Od góry nie czujemy nic, ponieważ ten pałąk jest po prostu świetny. I same te wypełnienia, zobaczcie, jest to w miarę miękkie, jest tego w miarę dużo i też to jest chyba jakaś ekoskóra, w każdym razie w miarę przyjemne w dotyku. Więc jeśli chodzi o te nasze uszy, to komfort jest całkiem dobry, a izolacja pasywna jest przeciętna. Nie jest ani dobra, ani zła. Zobacz, jeszcze sama ruchomość tych wewnętrznych muszli jest taka. Więc mogą też pod jakimś tam kątem się dopasować do naszych uszu. Więc bardzo fajnie, że producent też to wziął pod uwagę. Generalnie już Wam pokazuję, jak to działa w praktyce. Dopasowujemy sobie pałąk górny już tak mniej więcej. Teraz sobie troszeczkę dopasowujemy te nauszniki i już słuchawki są idealnie dopasowane. Nie musimy nic regulować, rozsuwać żadnych prowadnic i tak dalej. Jest naprawdę system bardzo szybki i bardzo dobrze sprawdzający się. Jeśli chodzi o komfort ogólny użytkowania tych słuchawek, to w mojej 10-stopniowej skali mogę spokojnie dać im taką mocną 8. Ale jeszcze na chwilę wrócimy do tego kabla, ponieważ to Wam też obiecałem. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Ponieważ jak spojrzycie na koniec kabla, zakończony jest on 4-pinowym pozłacanym niczekiem. Czyli możemy użyć mikrofonu na przykład w smartfonie i możemy skorzystać z potencjału naszej karty dźwiękowej w komputerze. Czyli jeśli mamy jakąś fajną kartę albo jakiś zewnętrzny DAC, tak jak na przykład u mnie stoi Asus Xonar Essence STU, taki DAC za 1400 zł, który bardzo fajnie poprawia jakość dźwięku, to sobie wpinamy to bezpośrednio czy do tego wzmacniacza, czy do komputera, do naszej karty dźwiękowej i możemy sobie jakość dźwięku w jakimś tam stopniu podnieść przez ten nasz super sprzęt, ale wtedy korzystamy ze słuchawek w trybie stereo. Żeby skorzystać z wszystkich funkcji, czyli też tego wirtualnego 7.1, wtedy mamy jeszcze takie coś. Czyli tu mamy taki pilot z tą kartą dźwiękową, z tym układem dźwiękowym, wejście na mini jacka, sobie tego naszego mini jacka wpinamy w to, a po drugiej stronie, moi drodzy, oczywiście jest wtyk USB. Wtedy to wszystko jest wykrywane w systemie jako headset Gambiasa. Wtedy możemy otworzyć sobie panel sterowania i zarządzać tym dźwiękiem 7.1, equalizerem, efektami mikrofonu i innymi fajnymi rzeczami. Jeśli chodzi o tego samego pilota, no to jest on taki sobie, ponieważ robi wrażenie takiego dość słabo wykonanego pod tym względem, że jest naprawdę bardzo lekki i taki wydaje się być pusty w środku. Natomiast wizualnie z daleka robi wrażenie fajne. Mamy też kilka przycisków, wstrzyczek do wyłączenia mikrofonu i włączenia, głośniej, ciszej, a takie też dość mocno pstrykające przyciski i na dole mamy wyłącznik całkowity dźwięku. Więc pilot w tym przypadku jest ważną rzeczą, bo w nim znajduje się ten cały układ dźwiękowy. Okej, moi drodzy, wpierw przetestujemy sobie słuchawki podłączone mini jackiem do telefonu. Rozpoczynam w tej chwili nagrywanie. Już w tej chwili mój głos możecie słyszeć nagrywany mikrofonem słuchawek Gambias Eros V2. Ok, myślę, że jako taka próbka to będzie wystarczające. Ok, w tej chwili nagrywać będziemy z komputera, ja troszeczkę w międzyczasie będę bawił się funkcjami. Będę Wam mówił na bieżąco, co i jak robię. Zaczynamy. Dobrze, w tej chwili nagrywam już głos. W tej chwili nie mamy na razie żadnego podbicia. Teraz zwiększam czułość mikrofonu. Nie zwiększyłem czułość mikrofonu, myślę, że nagrywa się to teraz głośniej. Mam jeszcze drugą opcję, zaznaczam ją teraz, ale myślę, że to w żaden sposób nie wpływa na jakość tego dźwięku. Teraz zobaczymy sobie opcje tutaj programowe, czyli echo mikrofonu, coś takiego jest. Możemy włączyć też Magic Voice, czyli fajne efekty. W tej chwili będę mówił jak potwór. Teraz jako jakaś śmieszna postać rysunkowa na przykład, jest też opcja, żeby zamienić się w prawdziwego mężczyznę. Albo można sobie poudawać troszeczkę kobietę. To widzieliście już też w testach innych słuchawek, które korzystały z tego oprogramowania.
podsumowanie, Gamdias Eros V2, moim zdaniem to słuchawki o niebo lepsze od tych podstawowych Erosów. Nie kosztujące majątku, bo można je kupić już za jakieś 260 zł, tak więc porównywanie chociażby do słuchawek konkurencji. A co mają fajnego? Przede wszystkim są naprawdę dość wygodne. Możemy podłączyć je dwojako do komputera albo przez mini jacka, albo przez USB. Wtedy mamy też pilot zarządzający funkcjami i oprogramowanie do dźwięku 7.1. I generalnie słuchawki do muzyki przeciętne, natomiast do gier naprawdę udany model. Tak więc jeśli byście szukali słuchawek dla graczy kosztujących w granicach 300 zł, Eros V2 to naprawdę bardzo ciekawy model i warto się nim bliżej zainteresować. Za chwilę zobaczycie jeszcze końcową ocenę i podsumowanie wad i zalet tych słuchawek. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam także do playlist, gdzie macie posortowane naprawdę setki filmów. No i też na mojego Facebooka, gdzie codziennie jakieś nowości. Pozdrawiam Was, cześć!